wszystkim osiągania zawsze zamierzonego celu i spotykania na swojej drodze zawsze pomocnych i życzliwych ludzi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, szczęść Boże i dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa i prosimy przyjąć od gospodarzy tegorocznych dożynek chleb dożynkowy. Zapraszam na scenę pana starostę Bartłomieja Gębale. Prosimy. Szanowni Państwo, jest czas wielomiesięcznej, wytężonej pracy, zaangażowania, poświęcenia, trudu. Jest czas podziękowań, jest czas radości. I pozwólcie, że właśnie od tych podziękowań rozpocznę. Dziękuję wszystkim rolnikom, wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, że możemy się cieszyć z tego symbolicznego bochna chleba, który z tegorocznego ziarna został przygotowany. Życzę wszystkim Państwu, żeby ten bochen chleba symbolicznie był dzielony w sposób sprawiedliwy i według potrzeb. Życzę Państwu, żeby nigdy nikomu nie zabrakło chleba i pożywienia. Dzięki pracy rolnikom, wielomiesięcznej pracy, ciężkiej pracy, która ma z dużym poświęceniem, możemy się cieszyć tym, że jesteśmy bezpieczni pod kątem żywnościowym. Że nikt z nas nie powinien się martwić o to, że zabraknie chleba czy innego pożywienia. Szanowni Państwo, dziękuję też za te dożynki, które przygotowały Pani z Kół Gospodyń Wiejskich, Państwo z Rady Sołeckiej, tutaj wiele zaangażowanych organizacji, instytucje kultury. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym, które swój wkład w to, że dzisiaj z tych dożynek możemy się cieszyć, wniosły. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Szanowni Państwo, za to, że to zaproszenie do mnie też dotarło i mogę się tak naprawdę z Wami dzisiaj cieszyć i radować z tego pięknego dnia. Życzę, Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy już na półmetku tego obrzędu dożynkowego, już jesteśmy po nim, życzę wszystkim, żebyście się radowali i wspaniale dzisiaj bawili i żebyśmy się cieszyli. Wszystkiego dobrego. Nie ma. Znajdujemy się w Wolczynach na boisku sportowym, gdzie świętujemy dożynki gminne, na które zaprasza wójt gminy Babice, pan Radosław Warzecha. A państwa goście są starostowie Halina i Władysław Mądrzyk oraz sołtys sołectwa Olczyny, pan Andrzej Szarek. Witam serdecznie. Witamy. Czym są dożynki? Dożynki to takie święto ludowe, które utrwaliło się w tradycji mieszkańców. Mimo, że teraz nie ma takiego rolnictwa, prawda, jak dawniej, ale ta tradycja przetrwała. Jak wygląda program dzisiejszych dożynek? Mogliby nam Państwo w skrócie go opisać? No tak symbolicznie, podnieście Państwo. W pierwszej kolejności, jak to już miało miejsce, zaczęło się od przyświętej, dożynkowej. No to uznajemy, następnie że Pan poczuł ciężar. Powitanie wszystkich gości zaproszonych. W tej chwili odbywa się prezentacja kół gospodyń wiejskich. W dalszej kolejności będzie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy ogród w Olszynach, w sołectwie Olszyny w zasadzie. Z kolei w dalszej jakby prezentacji będzie występował zespół Old Bobroże. Jest to zespół, który gra i śpiewa, przedstawia właściwie muzykę podwórkową. I o godzinie 18.30 już jakby na zakończenie ta część taneczna, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy. I również możemy podziwiać te piękne wytwory sztuki ludowej w postaci wieńców, które są tutaj zgromadzone, pieczone w piękne chleby, których wręczanie też odbywało się przed chwilą zaproszonym gościom, a przede wszystkim panu wójtowi, który dziękujemy jest gospodarzem tychże dożynek. Ale też w 2008 roku, jak na tamten czas, skupiało 40 członkiń i działało do roku 2004. W czasach tej działalności zebranych gości witamy więc wójta i zebranych gości. Na polach rolników niewielu już widać, niewielu już widać. Tradycje dożynek wciąż chcemy utrzymać.
nocy, kiedy ranno wrosą, kiedy ranno. Pracę z kołem gospodyń, z naszymi drogimi paniami. Poprzednie wieńce oczywiście mam w swojej kolekcji, nie wyrzuciłem. I liczę na więcej oczywiście. Mam nadzieję, że to nie koniec. Życzę nam wszystkim, mieszkańcom całej naszej gminy, aby, tak jak pan wójt wcześniej powiedział, ta gmina nasza została gminą wiejską, była taką ostoją tej tradycji i regionalności.